Warszawa Jelonki, 26 sierpnia 2022 roku godzina jedenasta, przekaz nr 1209. Matki Boskiej Częstochowskiej uroczystość. Bóg ojciec. Jam jest, który jest, Bóg ojciec, pierwsza osoba trójce świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu. Tak bardzo niezmiernie was kocham o dziadki miłe. Tak bardzo miłuję, pragnę od was waszej miłości, cierpliwości i zaangażowania, usilnej pracy nad sobą samym. Tak bardzo pragnę, abyście nieustannie podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo chcę i pragnę waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej. Bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie, tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Pragnę siać w was i przez was prawdziwą, bożą miłością. Lecz wasze serca i dusze stawiają zacięty opór, skłaniają się raczej ku wrogowi i zbawienia, ku szatanowi i ku temu, co on wam proponuje. To ja jestem tym, który wszystkim zarządza, rządzi, niespychły i wyniosłości. To bardzo daleko jest ode mnie, czy nie to z potrzeby mojego serca, potrzeby chwili. Jestem dobry, bo tak chcę, bo bycie złym niszczy całe dobro, ma zbyt destrukcyjne korzenie i skutki. Jestem ojcem, bo tak chcę, to mnie wszystko i wszyscy podlegają, to ja jestem tym, który stwarza wszystko i wszystkich. Nie stwarzam nigdy sam, lecz zawsze przy pomocy Jezusa i Ducha Świętego. Nie trwam nigdy w bezczynności. Nie mam na to czasu. W każdej sekundzie waszego czasu stwarzam dwie dusze. Od pewnego momentu, od XVIII wieku większość stwarzana przeze mnie ludzi jest przez licznych ludzi mordowana w aborcji i eutanazji oraz w antykoncepcji. Boża Sprawiedliwość nakazuje, aby zakończyć życie morderców. Na Ziemi obecnie powinno żyć 80 miliardów ludzi, a jest niecałe osiem. reszta jest wymordowana. Kocham każdego człowieka, każdą duszę, a wy ich zabijacie, jako ludzie pełni pychy i zwykłej głupoty. Was także bardzo kocham, ale święta, Boża sprawiedliwość wymusza nam mnie działanie Bożego systemu obronnego, czyli Bożego Gniewu. Od pewnego już czasu Boży Gniew rozpala się przeciwko temu grzesznemu światu i niebawem derzy z całą siłą. Trójca święta na prośbę Maryi ofiarowała Wam dodatkowy czas, na wasze nawrócenie, opamiętanie niewielu ludzi z tej szansy z tego dodatkowego czasu skorzystało. Czas dany wam, czas działania względnej łaski Bożej i waszego nawrócenia zakończy się w dniu mojego święta już w następnym roku. Święta Boża Sprawiedliwość już teraz musi wykonać pewne czynności, już teraz zesłać na was pewne przedwstępne kary, a są nimi różne nieszczęścia, Kataklizmy i tym podobne specjalistą od wszelkiej destrukcji jest każdy upadły anioł. Wystarczy, że pozwolę mu działać w ściśle wyznaczonych granicach, on wykorzysta to nader skrupulatnie. To Bóg wyznacza mu ramy działania, to one czynią wszelkie zło, lecz ich działania pilnują aniołowie świętej, Bożej sprawiedliwości. Aniołowie otrzymują ode mnie na chwilę swojego działania odpowiednią, stosowną siłę i moc Bożą niezbędną do wykonania zadania. Każdy anioł działa w ściśle wyznaczonych granicach, nigdy nie przekracza swoich kompetencji. Nie ma grzechu, którego by ludzkość w tym czasie nie popełniła. Zapewniam Was, że czas dany Wam nieuchronnie się kurczy, dobiega końca. Niebawem zakończę upominanie ludzkości wraz z początkiem pełnego działania świętej, Bożej sprawiedliwości. W tym czasie nakażę definitywne zakończenie dostarczania wam słów z nieba. Ci, którzy będą mieli słowa z nieba, z mojego rozkazu nie będą już ich przekazywali do ludzi. W tym czasie rozpocznie się pełne działanie Bożego Gniewu, bez mówienia czegokolwiek, bez jakiegokolwiek wyjaśniania. Demon będzie realizował swój plan zniszczenia ludzi. Dałem wam setki tysięcy szans na opamiętanie się, na swoje nawrócenie. Dlaczego tak bardzo mną gardzicie? Dlaczego odrzucacie każdą szansę, którą wam daję dla waszego ratunku? Oto wielkimi krokami nadchodzi czas, kiedy powiem, dość, a wypowiem to stosunkowo niedługo. Wierni mi ludzie niech się niczego nie obawiają, będą zachowani, zabezpieczeni. Syn zatracenia, antychryst i jego demony ruszą, by dokonać swojego żniwa. Demon porywa do piekła i zatraca obecnie dziewięćdziesiąt procent umierających ludzi. Ja daję zawsze szansę do ostatniego oddechu, do waszej agonii, lecz większość ludzi umierających, nawet konając, odrzuca moją pomoc, moją święta rękę. Nie chcą ratunku, który im proponuję. Każdy, kto przyjmie z bestii, czy perfide, będzie stracony bezpowrotnie dla nieba. Taki człowiek nie chce mojej pomocy, mojego działania. Już niedługo zabiorę do siebie Benedykta XVI powieczną nagrodę. Tylko jego modlitwa i ofiara, a także modlitwa i ofiara nielicznych Polaków, pozwala jeszcze istnieć temu światu. Czas działania syna zatracenia, antychrysta sięgnie niebawem swojego apogeum. Jego działanie potępi miliardy ludzi, a wy sami już teraz względem siebie podejmujecie swoje decyzje. Niedługo ten, który dziś pełni rolę papieża, dokona pełnego zamachu na wiarę, ostatecznie odda Kościół Święty w szpony Lucyfera, nastąpi jego ukrzyżowanie. Jego decyzja o oddaniu Rosji niepokalanemu sercu Maryi była jego jedną z ostatnich dobrych decyzji. Jeżeli się nie opamięta w czynieniu zła i nieprawości, jeżeli się nie odwróci od zła, które czyni, nie będzie możliwy jego ratunek, grozi mu wieczne potępienie w piekle. Jeżeli się opamięta, szatan go zniszczy, ale jego dusza będzie mogła być uratowana. Nadal potrzeba około dziesięciu milionów postów, aby go uratować dla wieczności. Po tym jak zainicjuje on nową wiarę, niech wierni mi kapłani, biskupi i kardynałowie zejdą do katakumb, do religijnego podziemia, niejako do grobu. W tym czasie demon naśle swoich ludzi. Którzy z zacięciem będą mordowali wiernem i duchowieństwo, wielu z nich umrze śmiercią męczeńską, tylko tak uratują swoja wieczność. W tym czasie zniknie najświętsza ofiara, oficjalnie nie będzie odprawiana msza święta na całym świecie, w pełni wejdzie ochyda spustoszenia, apokalipsa świętego Jana Apostoła będzie się realizować na waszych oczach. W tym czasie maksymalnie przyspieszę czas, by mogli wytrwać ci najwierniejsi. Dam wam znać przez moich aniołów co macie czynić, aby uratować życie wieczne swoje i swoich bliskich. Całość zakończy Armagedon, czyli ostatnia walka o duszę. W tym czasie będą trzy dni ciemności. Kto nie schowa się w miejscu schronienia szczelnie zamykając drzwi i okna, ten umrze. Do walki o wasze dusze ruszy całe piekło. W tym czasie święty Michał Archanioł zetnie życie syna zatracenia, antychrysta, wrzuci go do piekła. Ci, którzy są dobrze i mi wierni, niech o nic się nie martwią, ja ich ocalę. Jeżeli ktoś z nich umrze, nie będzie potępiony, ja go ocalę. Nie myśl, człowiecze, co dalej będzie, co będziecie jedli, co będziecie pili, o to ja sam się zatroszczę. Od każdego wiernego mi człowieka oczekuję wierności, miłości, walki ze swoim grzechem, z każdą swoją słabością, w zamian obiecuję stosowną pomoc to wasi aniołowie pomogą wam przetrwać, a także na nowo się zorganizować, gdy nadejdą dni wolności od obecności szatana. Niebawem dam ostatnią szansę dla całej ludzkości, by poznała prawdę, by opamiętała się, nawróciła się, odwróciła się od wszelkiego zła, które chce uczynić. Tą ogromną szansą będzie oświetlenie sumień, światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Takiej łaski Bożej ludzkość nigdy przedtem nie miała i nigdy więcej się nie powtórzy. W tym czasie każdy człowiek podejmie swoją własną, niezależną decyzję, czy pozostanie z upadłym aniołem, czy raczej powróci do Boga. Ten fakt znacznie pomiesza szyki całemu piekłu. Demony dość szybko się pozbierają, staną do ostatniej walki o duszę. Komuś się wydaje, że Trójca Święta nic nie robi, tylko siedzi na tronie. Patrzy i słucha ludzi i aniołów od niechcenia. To jest nieprawda. Choć, jako osoby Boże, jesteśmy na tronach, to jednocześnie jesteśmy bardzo zajęci. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Na wszystko musimy mieć baczenie, nic nie może ujść Bożej uwadze. Słyszę głos i myśli wszystkich ludzi na ziemi naraz. Dla mnie to nie jest problem. Każdego człowieka słucham indywidualnie. Tak, jakby istniał jedynie tylko on sam. Jedynie podzorem jest, że was nie słucham, a realizacja tego o co prosicie, tego co chcecie, musi być czasem odwleczona w czasie, czasem nie mogę wam czegoś ofiarować, zwłaszcza tego co zaszkodzi waszemu zbawieniu, szczęściu wiecznemu ze mną. Nie czyham na was, na wasze potknięcia, rozumiem was o wiele bardziej niż wy sami siebie rozumiecie. Nie chcę was potępić na wieki, muszę patrzeć na was w całości. To wy sami jednak podejmujecie swoje decyzje. To wy sami decydujecie o swoim zbawieniu lub wiecznym potępieniu. Nikt za was nie podejmie decyzji. Do końca wszystko leży w waszych rękach. Co uczynicie? Jaką decyzję podejmiecie? Ja mogę wam tylko pomóc, doradzić, ale to wy decydujecie o wszystkim. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, Abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie. Nigdy nie hamujcie łask, które Wam tak chętnie ofiarowuję. Zawsze wszystko ochotnie przyjmujcie z Bożej ręki. W pełni zgadzajcie się z wolą Bożą nawet a może zwłaszcza wtedy kiedy się to wam nie podoba proście Boga tylko o to co wam jest niezbędne konieczne do życia i działania zaufaJCIE prowadzeniu Ducha Świętego i Maryi nie musicie niczego się obawiać bo Trójca Święta i Maryja sami wszystkim chętnie się zajmą tylko zaufaJCIE i zawierzcie nam wszystko czy stać jest was na to chcę wam pomóc Chcę was prowadzić, tak jak dobry ojciec lub matka prowadzi swoje dziecię za rękę, czy mi na to pozwolicie. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Kto z Was jest w stanie mnie choć trochę pokochać? Ja mimo wszystko, pomimo Waszej kronobrności, bardzo mocno Was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg ojciec.